Siemano, mały update jeżeli chodzi o trening push. Póki co zostawiam dwie serie handstand push-ups, ale dorzucam dwie serie wyciskania sztangi na skosie ujemnym, żeby znaleźć takie ćwiczenie, które będzie miało to najlepsze transition na dipy, czyli nie będę musiał wykonywać dipów. Jest to mniej obciążające mój bark ćwiczenie, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że progresowanie w nim przełoży się później na dipy. Także zmniejszyłem też do dwóch serii ilość podejść z powerbandem w planchu i w maltese. Chociaż nie ukrywam, że czuję się tutaj, coś mi tam z tyłu głowy podpowiada, że mógłbym dowalić tutaj więcej tych holdów izometrycznych, ale na razie zostawmy jak jest, na dodawanie jeszcze przyjdzie pora. Jutro mam USG barku, to może się coś tam wyjaśni. Także póki co szukam rozwiązania takiego, w którym przy pomocy innych ćwiczeń będę miał jak najlepsze przełożenie później na siłę w dipach lub chociaż brak strat w sile w dipach. Siema, dzisiaj chciałem wam powiedzieć o jeszcze jednym plusie tego programowania, że robicie na przykład push ciężko, pull lekko, a potem jest zmiana. Mianowicie dwa dni temu robiłem ciężki push, wczoraj miałem badanie USG i tam jest lekki stan zapalny, więc troszeczkę muszę ten push zluzować, szczególnie te ćwiczenia, które gdzieś tam powodują drażnienie konfliktu podbarkowego. Ale dobra, nie mniejsza o to, bo nie o tym teraz chciałem mówić. Mianowicie, dlaczego jest tak fajne łączenie tego ciężki, lekki i tak dalej treningu, ponieważ dzisiaj mam lekki push i wszystko mi tak zajebiście wchodzi, czuję się wypoczęty, bez problemu robiłem pompki w tym na rękach, dobrze mi się stało na jednej, dobrze mi się stało podchwytem na jednej poręczy na dwóch rękach i czuję się, jakbym mógł dzisiaj normalnie już robić trening push. Mam założoną metodę progresywnego przeładowania, czyli tam z treningu na trening będzie coraz ciężej, w związku z tym na razie jeszcze nie zamierzam, nie wiem, dorzucić kolejnej serii, aczkolwiek już mi ciało jakby podpowiada, że spokojnie z tego co robię to się regeneruje, więc mam jakiś feedback. Ten lekki trening jest fajny, jeżeli robicie tą metodą, sobie trenujecie i widzicie, że już za dwa dni jest nieźle, a trening macie docelowy za cztery, no to albo możecie troszeczkę podkręcić ten lekki trening, żeby był nieco cięższy, albo jeszcze mocniej zrobić ciężki trening. Lub jeżeli skakaliście na przykład jakąś metodą progresji, że nie wiem, dodawaliście jedno powtórzenie, czy dodaliście 1,25 kg, to może bez problemu będziecie mogli dodać dwa powtórzenia, czy na przykład 2,5 kg. Także jest to fajna miara też zmęczenia, ten lekki trening. Dobra, zakończyłem ten 16-dniowy teścik prędkości. Wrócę sobie do chaty i będę sprawdzał tam tempo niektórych powtórzeń. To 16 dni to nie ma co oczekiwać jakichkolwiek cudów. Niemniej jednak był to jeszcze wcześniej, zanim zacząłem sprawdzać tą prędkość, jakiś tam okres, w którym trenowałem w pełnym zakresie ruchu, czyli gdzieś tu do klatki piersiowej, bo w
W ogóle zwróćcie uwagę, jakie są różnice. Często wystarczy na niektórych zawodach przekroczyć ledwo brodą drążek, na niektórych trzeba mieć brodę na wprost, czyli dotąd. I tego już się nie wymaga na zawodach, ale można też się podciągać na przykład do obojczyków, tak jak ja chyba to mniej więcej gdzieś zrobiłem w chyba piątym powtórzeniu, a w poprzednich czterech schodziłem do klatki piersiowej i każdy ten zakres no, utrudnia niesamowicie te podciąganie, coś jak przysiad ATG, a nie wiem, pół przysiad. Także zobaczcie w ogóle, jaka jest różnica w ruchu, spróbuję to odwzorować fajnie na tym wideo. Mam nadzieję, że to widać. Jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, to najwyżej nagram jeszcze raz. No i do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jesteśmy na przykład daleko od zawodów, a wiemy, że nasz weak point to jest końcówka ruchu, to śmiało możemy zrobić to, co ja teraz zrobiłem, a im bliżej zawodów jesteśmy, tym bardziej podciągamy się pod regulamin, że tak powiem. I teraz jeszcze ja osobiście zastanawiam się, co teraz zrobić sobie, czy jeszcze się trochę tam pobawić, na przykład podciąganiem na jednej ręce. Może muscle-upy bym porobił z obciążeniem, wrzuciłbym sobie ten push ciężki, lekki i tak dalej, czy tam pull na metodę teksańską może i po prostu jeden trening byłby taki bardziej objętościowy, potem byłby oczywiście lekki i kolejny byłby bardziej intensywnościowy, gdzie bym na przykład sprawdzał maksy, to by było też pewnie dla Was bardziej atrakcyjne, bo nie musielibyście oglądać ciągle tego samego, a planowanie treningu niestety trochę na tym polega. Żeby robić w kółko to samo, wprowadzać drobne zmiany, czytać reakcję naszego ciała i dzięki temu progresować, a nie wszystko wywracać do góry nogami. Słuchajcie, tutaj macie porównanie starych poręczy, jakie są grube, z tymi, które sobie teraz zamówiłem. Także, o, nie wiem, czy to widać, tą różnicę w grubości. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie zaraz będę mierzył rozstaw i mam nadzieję, że to pomoże mi wyleczyć się z kontuzji i dźwigać dużo. Wlatuję pierwszy trening, staję na rękach na ringach i już wiem, że będziemy to wkurwiać. Nie widać, ale mam drążek, więc czasem się haczę i koryguję pozycję. Na koniec odcinka skomentuję prędkość w podciąganiu, która gdzieś tam się przewijała przez wszystkie dotychczasowe odcinki. Jak widzicie tutaj, mamy wszystkie cztery treningi, w których wykonywałem na pierwszym treningu, przypominam, 50 kg w 10 seriach po jednym powtórzeniu w pełnym zakresie ruchu, później dwa powtórzenia w czterech seriach, trzy powtórzenia w dwóch seriach i na końcu jedną serię do upadku mięśniowego, łącznie z powtórzeniami, w których ten pełen zakres ruchu nie został osiągnięty. Także mamy w drugiej kolumnie najlepszy czas wykonany w pojedynczym powtórzeniu, jest to pierwsze powtórzenie,
niezależnie w której serii, ale najszybsze pierwsze powtórzenie w dowolnej serii. I jak widzicie, sprogresowało ono z 1 sekundy i 11 setnych do 1 sekundy i 4 setnych w ostatnim treningu. Jeżeli chodzi o drugie powtórzenie, to możemy porównać oczywiście trening numer 2 z treningiem numer 3 i 4, bo w pierwszym schemacie nie było drugich powtórzeń, było to właśnie 10 serii po jednym powtórzeniu, więc nie mogłem zbadać tempa drugiego powtórzenia, bo go po prostu nie było. I tutaj jest progres z sekundy i 17 setnych na sekundę i 4 setne w najszybszym powtórzeniu. Jeżeli chodzi o trzecie powtórzenie w serii, to jak widzicie, progres z 1 sekundy i 27 setnych na 1 sekundę i 14 setnych. A jeżeli chodzi o najwolniejsze jakiekolwiek powtórzenie, niezależnie od tego, które to było powtórzenie w serii, to wraz z każdym kolejnym treningiem ta wartość szła do góry i skończyła się na tym, że byłem w stanie wykonać czwarte powtórzenie w ostatnim treningu z serii z 50 kg w tempie 1 sekundy i 77 setnych. Także pomiędzy najszybszym powtórzeniem, w którym to zrobiłem w sekundę i 4 setne, a najwolniejszym, w którym wykonałem to w sekundę i 77 setnych, jest 73 setne różnicy, czyli prawie dwa razy wolniej. O czym to świadczy? Oczywiście jest to kolejna metoda badania tego, czy się progresuje w kontekście mocy. Oczywiście można to przełożyć w takich wartościach na siłę, ale jakby prędkość powtórzenia jest bardziej miarą mocy. I tutaj widać, że z każdym kolejnym treningiem ta moc wzrastała i bardzo mi na tym zależało, ponieważ raczej na przestrzeni 12 dni pomiędzy 13 czerwca a 25 czerwca nie jestem w stanie zauważyć tego, czy dorzucić tam, nie wiem, kolejnego powtórzenia lub wykonać serii z ciężarem większym o, nie wiem, 5 kilo. To jest raczej niemożliwe, przynajmniej nie na tym poziomie zaawansowania, więc tutaj jak najbardziej prędkość była fajną odskocznią oraz wymuszała na mnie na pewno 100% rekrutację jednostek motorycznych i dbanie o ten troszeczkę inny aspekt treningu. Zastanawiałem się, co zrobić dalej, ponieważ na kolejnych treningach mógłbym na przykład dodać ciężar i powtórzyć ten schemat, mógłbym nawet zostać na tym ciężarze i skonfrontować wyniki ponownie, mógłbym też zrobić serię do upadku mięśniowego na swoim drążku w domu, w którym jak robiłem podczas kwarantanny cały czas serię, to ten zakres ruchu był minimalnie mniejszy, więc mógłbym porównać sobie tą serię z okresu kwarantanny, co by powiedziało mi, czy aby na pewno sprogresowałem w tym okresie. Jednak uznałem, że największą frajdę sprawią mi podciągnięcia na jednej ręce, także już w najbliższym odcinku ponownie będę wracał do podciągania na jednej ręce i do tego schematu treningowego, w którym wykonuję na początku 10 serii po jednym powtórzeniu, potem 4 serie po 2 powtórzenia i tak dalej. Mam nadzieję, że za mniej więcej 12 dni, bo dzisiaj właśnie będę zaczynał trening pull, będę w stanie wykonać przynajmniej 4 podciągnięcia na jednej ręce, a kto wie, może nawet uda się zrobić to piąte, o którym myślę już od dawna i chciałbym właśnie w podciąganiu na jednej ręce osiągnąć ten pułap. Także trzymajcie kciuki i oglądajcie kolejne odcinki, bo na pewno będzie dużo podciągania na jednej ręce.